Mamy pierwszego, ale się słania aż na nogach. Pierwszy gołąbek na 100% od Rafała, typowany. Szok i niedowierzanie. Także zaraz dajemy znać kolegom. 501. Samiec po 13-12 tej samicy, która u Rafała w Anglii tak świetnie latała. Stawiałem na niego. Znaczy nie liczyłem, że będzie pierwszy, ale liczyłem, że będzie czołowo. Także super. I to jest gołąb numer 4. Bez tipesa, bo zgubił na poprzednim locie tipes i poszedł tak na goło. Dwa usiadły wcześniej. Przepraszam za taki chaos, ale zakoszowanych 44, dystans około 300 km. Pierwszy gołąbek widziałem, jak usiadł. Poleciałem szybko dorabiać wodę, bo jeszcze była niedorobiona. W sensie herbatka tam z elektrolitem. Jak dorabiałem, to usiadły dwa kolejne na raz. I ten jest trzeci, przy czym drugi, trzeci i czwarty, wszystko po gołębiach z Super Cupa. Także czekamy dalej. No i niestety jest na razie jeden typ, trzy nietypy. No ale bywa. Jest gołąbek numer 5. Jeden mnie tu zmylił, usiadł sąsiada, ale prosto na klapę. I też samica od Rafała. Ale też nietypowana, bo jej nie dałem, bo ostatnio spóźniła. No chodź, chodź. Super. I co ciekawe, matka to też jest samica, która była lotowana na Super Cupie. Także coś chyba w tym jest. Chodź. Jest kolejny. Chodź, 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 chodź. O, ale to chyba jest akurat... Chodź, 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 chodź. Junior, więc idę go złapać i odbić. Chodź, 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 chodź. To chyba jest gołąbek typowany, gołąbek numer 7. Czyli do zegara jako 6. No wchodź. No chodź. Tak mi się wydaje. 34 czy... Chyba 34 był zatypowany. Albo 36, nie wiem. W sumie nie wiem. Nieistotne. To już tam nie ma znaczenia, natomiast no jest, zobaczymy, ale już tu. Jest kolejny! Czyli 8. Mam nadzieję, że się na, jakby nalot zacznie, bo tu już też kolega, który mieszka bardziej na północ, ma lepiej, a teoretycznie my mieliśmy mieć lepiej. Chodź, 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 chodź! No i to też nie jest typowana. A to jest chyba akurat gołąb po lotnikach. Tak jest. Chodź, 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 chodź. Także znowu typowanie lipo. Lipno, lipno, no ale trudno. Wyglądamy dalej. Jest gołąbek numer 8. Chodź, 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 chodź. To akurat chyba jest typowany, ale mam nadzieję, bo ten na razie tylko pierwszy. O, jest następny, ale już z boku. Jeszcze ma siłę klepać. Zobaczymy, co za numerek. 352, tak, typowany. Chodź, 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 chodź. No i sobie go spłoszyłem jeszcze. Jest następny. I następny. 8, 9, 10, 11. Super. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź! Juruś, cichutko. Chodź, 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 chodź! No chodź! Kurczę, za dużo siły masz? No wchodź! Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź! No chodź! Ważne, że jest. No, na deskę. I odbity. 7,9 typowany, 13,368 typowany, 13,331 chyba też. No to chociaż tyle. To może się, to chyba jest czwórka typowanych, jeszcze jeden by się przydał, chociaż żeby w tej sekcji coś tam było. No ale wyglądamy dalej. No i jest gołąbek numer
12. Chodź, 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 chodź. Ale tutaj trochę podzwoniłem. No to wiadomo, no, ci co dużo trenowali, powiedzmy, to chyba mają nieźle, w sensie koledzy z sekcji z Duńska Wola. Już im gratuluję zwycięstw w klasyfikacjach i tak dalej. Natomiast w sekcji może nie jest źle. 13309 typowana, to chyba jest szósty typowany, zdaje się, ten gołąbek. Albo piąty dopiero, ale jest. 13309 też super kapy, można by rzec. Natomiast dzwoniłem tutaj po kolegach, no to czołowi hodowcy, którzy tam gdzieś koszowali więcej niż ja, mają bardzo zbliżone liczby, a są tam minimalnie dalej, także nie jest źle, no jak na taki lot. I wyglądamy dalej, a co do finału Super Cupa jeszcze, to gratulacje dla wszystkich przy okazji, którzy uczestniczyli, bo w pierwszym dniu było tylko 28 gołębi na noc. Nasz szczęśliwie jest kolejny typowany. Nasz szczęśliwie zameldował się jako gołąb numer 4 z finału. Drugi nasz zawodnik był 68, a trzeci chyba nie doleciał. Także nie jest źle. Chodź, 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 chodź. No chodź. To chyba nie nasz. Nasz. To jest mamy gołąbek. Czarny pstry, jego rozpoznaje, wie, który to jest, bo jest czarny pstry. Jedyny taki, więc jest ok. Wyglądamy dalej. Jest gołąbek numer 15. Tu z pozdrowieniami dla kolegi Daniela Roguta. Także jest, dała radę. Będzie z niej pociecha na przyszły sezon. Jest gołąbek numer 17. Chodź, chodź. O, aż za dobrze usiadł. To jest nasz gołąbek. Natomiast, no jeszcze przyszedł z kierunku, także... O, jest i 18 chyba. A może i nie, idzie w górze, myślałem, że zejdzie. Tam tnie jeszcze wysoko, idzie z dosyć dobrą prędkością. Zobaczymy. Nastroje nie są wesołe. Są hodowcy, którzy mają 2, 3, 5 gołębi, czyli dość mało. No u nas jest ich tam 15 plus 1, 16 plus 1, można by rzec, czyli 1 trzecia. Czekamy dalej. Mamy godzinę 14. Dosłownie przed chwilką usiadł szpaczek. Jest to gołąbek numer 23 u nas, w zegarze jako 22, no bo jakby nie było, jeden poszedł bez, czyli gołąbek numer 23 w sumie, czy można powiedzieć, tym gołębiem przekroczyliśmy połowę, czy mamy połowę, no i no wiadomo, są hodowcy, którzy mają lepiej od nas, dużo na pewno, czy bardzo dużo lepiej, są hodowcy, którzy mają dużo, dużo gorzej. Czy wręcz katastrofalnie źle, no ale z tego, co tutaj mam kontakt z kolegami z różnych oddziałów, no to dzisiaj loty też generalnie są mocno wymagające, także no cóż, no na 15 jedziemy na zegary, czyli już niebawem odpinamy zegar i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno szpicy tam w oddziale nie będzie. Chłopaki jednak z sekcji Duńska Wola, myślę, że mieli dużo, dużo lepiej czasowo. Ale cieszy, że to, co jakby ma charakter, to po prostu leciało, doleciało i przyleciało. O, jest gołąbek. Chodź, 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 chodź. Numer 24. Także o godzinie 14, jak jest coś uparte, też potrafi usiąść, no i zapewne on już gdzieś prawdopodobnie miał jakiś przystanek, bo taki jakiś zupełnie mało zmęczony, albo natrzepał kilometrów, no ale ważne, że siadają, także myślę, że jeżeli są zdrowe, no to chciałbym, żeby z tych 44 chociaż te 34-35 było dziś i coś, żeby jeszcze doleciało jutro czy pojutrze. I byłoby pięknie, no ale jest jak jest. Zobaczymy. Pozdrawiamy. No i możemy podsumować lot. Jest tam godzina, nie wiem, koło 17. Na zegary. Koniec końców zawieźliśmy
Znaczy mieliśmy do zegarów 25 gołąbków. Przyjechaliśmy z zegarów, czekały dwa. Teraz doleciał też jeszcze jeden. Suma summarum jest tych gołąbków 28. 28 z tego lotu. W sekcji nie wyszło to źle, chociaż mogło wyjść lepiej. Koniec końców w sekcji odbijamy 5, 6, 7, później tam 48 i tak dalej, czyli zabrakło troszkę tych gołąbków w tej przerwie. No byłby jeszcze jeden w międzyczasie, ten powiedzmy, który był bez tipesa, ale zabrakło paru tych gołąbków tam gęściej. Wbiliśmy z tego lotu w sekcji 5 serię z całości, 5 typowaną. Udało się utrzymać 3 miejsce z typowanych i podskoczyliśmy na 6 miejsce z całości w sekcji. W oddziale z kolei no wyszło to sporo gorzej. Tuzutaj jednak mimo wszystko sekcja Zduńska Wola nabiła. Wielkie gratulacje dla kolegi Krzysztofa Węgielskiego za ten lot, bo po prostu lekcję dał piękną. Czyli dało się z tego lotu pięknie odbić. Natomiast no, ten nasz gołąbek, który tu był u nas pierwszy w sekcji, w oddziale koniec końców zaczął od 83 miejsca. No i wbiliśmy tam tylko 6-7. Ale koniec końców skończyliśmy z całości na 13 miejscu. I na 16 jest kolejny gołąb, czyli 29. No chodź. To jest akurat typowany brat tego, który był czwarty. No ale jest, także super. Koniec końców skończyliśmy w oddziale na miejscu 13 i 16 w drugiej klasyfikacji. Także w lotnikach mamy w sekcji 4 i tam dalej. Ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że sezon, po którym możemy śmiało zrobić w końcu selekcję w gołębniku rozpłodowym, ponieważ po raz kolejny pokazały się bardzo podobne gołębie, a podobne sobie po prostu nie dały rady w żaden sposób, więc co tu dużo, no chodź, więc co tutaj chcieć, myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiamy serdecznie, teraz dłuższy czas pewnie filmów nie będzie. Może coś tam pokażemy. O tym gołąbku powiemy, który był czwarty z finału na kapie. Gdzieś tam przy okazji, jak się aukcja zacznie. No i już pewnie po tym, co wypadło z rozpłodu, pokażemy, co zostało. I oczywiście zaczynamy pierzenie takie intensywniejsze tej młodzieży. No i będziemy pracować, żeby przyszły sezon był lepszy. A na tą chwilę mówię, gratuluję wszystkim mistrzostw, wszystkich mistrzostw i w sekcjach, i w oddziałach. Przede wszystkim tego, żeśmy dolecieli do końca. No i mam nadzieję, że jakoś to wszystko dalej będzie szło w dobrą stronę. Serdecznie pozdrawiam.